Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o nowym numerze naszego czasopisma Zawsze Wierni, który jest poświęcony komunizmowi. Zapraszam. Można znaleźć w tym numerze bardzo wiele interesujących tekstów. Ja natomiast skupię się na jednym, który uważam za perłę tego numeru, a być może w ogóle za perłę, jeśli chodzi o materiały dostępne na temat komunizmu i Soboru Watykańskiego II w Polsce. Mamy tutaj w tym numerze naszego czasopisma tekst Zarzucone potępienia komunizmu. Tytuł być może jeszcze nam zbyt wiele nie mówi, natomiast bardzo ciekawe jest to, że są to schematy. Trzy schematy przygotowawcze na drugi Sobór Watykański. Te schematy, które zostały odrzucone na samym początku Soboru Watykańskiego II przez frakcję, powiedzmy, modernistyczno-liberalną. To były schematy, które były przygotowywane na 2 lata przed soborem, nad którymi pracowały specjalne komisje. To było naprawdę bardzo dużo pracy. I te schematy pokazują nam, jaka jest naprawdę myśl Kościoła. To byli naprawdę dobrzy teolodzy, którzy nad tym pracowali. Natomiast Sobór Watykański II już od samego początku odrzuca wszystko z góry i my sobie teraz stworzymy nowe schematy. Taka była idea modernistów, taka była idea liberalnych ojców soborowych, aby wszystko odrzucić i później oni byli przygotowani na to, żeby tworzyć te dokumenty od nowa, żeby składać od razu propozycje, żeby składać propozycje oczywiście w swoim duchu. I te schematy przygotowawcze, które opracowane były właśnie na Sobór, są rzeczą bardzo ciekawą. Te schematy, ich tłumaczenia przede wszystkim są stosunkowo trudno dostępne. Jeśli uda mi się znaleźć te oryginalne teksty, to podlinkuję je w opisie. Natomiast jest to pierwsze tłumaczenie na język polski. Przynajmniej ja nie znam żadnego innego i podejrzewam, że jest to faktycznie pierwsze. To znaczy nigdy wcześniej się z tym nie spotkałem i zdaję sobie sprawę, czy wiele osób już szukało, próbowało znaleźć te schematy przygotowawcze i z tego co wiem, nikomu się to nie udało, także pewnie ich w ogóle jeszcze w języku polskim nie ma, natomiast właśnie w tym naszym numerze Zawsze Wierni udało nam się je zaprezentować. Będę tutaj czytał fragmenty tychże schematów przygotowawczych. Pierwszy, De cura animarum pro Christianis communismo infectis, o pracy duszpasterskiej wśród chrześcijan zainfekowanych komunizmem. Ten schemat przygotowawczy głosi: fałszywy ideał sprawiedliwości, równości i braterstwa w pracy przepaja bowiem całą jego doktrynę i wszystkie działania pewnym błędnym mistycyzmem, który daje tłumom pozyskanym złudnymi obietnicami zapał i sugestywnie szerzący się entuzjazm. Stąd więc komunizm szerzy ze wszystkich sił wizję organicznego życia, oferując ludzkości fałszywą religię bez Boga, wykorzeniając równocześnie samą ideę wiecznego bóstwa oraz nadzieję na życie przyszłe. Rezultatem tego jest pozbawienie człowieka wolności, duchowej podstawy wszelkich norm życiowych oraz odebranie osobie ludzkiej całej jej godności i zbezczeszczenie życia ludzkiego, jak również pozbawienie rodziców prawa do wychowania swych dzieci. Tymi słowami można powiedzieć, że rozpoczynam ten komentarz. Nie jest to sam początek tego dokumentu, natomiast już w trzecim akapicie można to znaleźć. Fałszywe ideały sprawiedliwości, równości i braterstwa. Przypominam, że w encyklice Fratelli Tutti już te ideały wcale nie są przedstawione jako fałszywe. Zwracam również uwagę na to, że Kościół zauważył w tym schemacie przygotowawczym, że komunizm będzie szedł w tą stronę, aby odebrać rodzicom prawo do wychowania swoich dzieci. Jest to również problem bardzo aktualny. Kolejny fragment, który tutaj przytoczę. Jako iż Kościół Boży żadną miarą nie faworyzuje bezpośrednio żadnego konkretnego systemu ekonomicznego i społecznego, ale zabiega o przystosowanie rozwijającego się współcześnie stylu życia do zasad kultury oraz nauki zawartej w Ewangelii. Niezbędne jest prowadzenie walki duchowej przeciwko ateistycznemu komunizmowi, systemowi pełnemu błędów i sofizmatów, dzięki której chrześcijanie umocnieni zostaliby w wierze, a praca duszpasterska, zwłaszcza wśród robotników, zyskałaby większą skuteczność w oparciu o wypracowanie własnych norm postępowania. Celem owej pracy duszpasterskiej powinno być
udzielenie należytego wsparcia wiernym żyjącym w regionach niedotkniętych prześladowaniami komunistycznymi, reedukacja młodzieży poddawanej indoktrynacji w krajach komunistycznych, udzielenie pomocy Kościołowi milczenia. I teraz wszystkie te punkty będą bardziej rozwinięte. Artykuł pierwszy o chrześcijanach żyjących w regionach niedotkniętych prześladowaniami komunistycznymi. Jako iż główną przyczyną identyfikowania się wielu chrześcijan z komunizmem jest skopne ubolewanie, słabość wiary i pobożności, a także z powodu, iż doktryna chrześcijańska oraz sumienne praktykowanie życia chrześcijańskiego stanowią najskuteczniejszą zaporę przed ateizmem i materializmem, pasterze oraz wychowawcy młodzieży powinni edukować wiernych w taki sposób, aby umysłów ich nie zwiodły żadne wątpliwości ani przejawy ewidentnej niesprawiedliwości społecznej. Istnieje więc potrzeba pogłębiania, poszerzania i upowszechniania wśród nich znajomości zasad doktryny zbawienia przekazywanych w katechizmach publikowanych pod nadzorem władzy kościelnej, a wyjaśniających zwłaszcza doktrynę o mistycznym ciele Chrystusa oraz jej implikacje dla codziennego życia. Katechizacja ma obejmować należycie uporządkowane i jasne wyjaśnienie nauczania społecznego zawartego w skarbcu doktryny katolickiej. A więc przede wszystkim Kościół w tych dokumentach postrzega komunizm jako bardzo realne zagrożenie. Będzie podawał bardzo konkretne środki do walki z nim. Zwracam uwagę na to zakończenie. Ta katechizacja powinna się skupić na tym, aby przekazywać nauczanie społeczne zawarte w skarbcu doktryny katolickiej. Kto w okresie posoborowym, kto teraz obecnie słyszy jeszcze o nauczaniu społecznym Kościoła? Antykomunistycznym nauczaniu społecznym Kościoła. Ten temat w ogóle został przemilczany. Na Soborze Watykańskim II ostatecznie nie padło słowo o komunizmie, nie padło słowo potępienia, jeśli chodzi o komunizm. Jakieś tam wzmianki, tak, o potępieniu ateizmu jako takiego, natomiast nie w odniesieniu do samego komunizmu. Tutaj mamy całe schematy, które były na ten temat przygotowane. Jednym ze środków było przedstawianie katolickiej nauki społecznej. Ta katolicka nauka społeczna po Soborze Watykańskim II praktycznie została zaniechana. To znaczy, jak najbardziej jeszcze można znaleźć dokumenty magisterium Kościoła. Papież Jan Paweł II napisał encyklikę na stulecie Rerum Novarum. To się jeszcze gdzieś tam zdarzało, gdzieś tam się pojawiało, natomiast do wiernych w ogóle to nie docierało, co było przewidziane tutaj, aby ta nauka społeczna Kościoła była przekazywana. Ta nauka społeczna zawarta w magisterium Kościoła właśnie w encyklikach Rerum Novarum. Tego w ogóle nie było. W tym celu zarówno klerycy w seminariach, jak i kapłani podczas specjalnych kursów mają być pouczani odnośnie samych doktryn komunizmu, atakowanych przez niego prawd objawionych, a także najskuteczniejszych metod obrony wiary. Nic z tego się nie stało. Krajowe konferencje episkopatów powinny wspierać energiczną oraz stałą akcję przeciwko błędom komunizmu, wykorzystując do tego celu ekspertów. Powinny też zadbać, aby w każdej prowincji czy też kraju istniała specjalna grupa ludzi, którzy będąc autentycznymi specjalistami w doktrynie komunistycznej, gorliwie i drobiazgowo zwalczają błędy owej doktryny. Przypominam, na Soborze ani słowem nie potępiono komunizmu. No i oczywiście w konsekwencji później już też nie. Ponieważ działalność duszpasterska powinna być skierowana do wszystkich ludzi, nie wyłączając żarliwych komunistów, biskupi powinni zadbać, aby w każdej prowincji czy też kraju wyznaczona została specjalna grupa kapłanów oraz świeckich, ludzi wyróżniających się wiedzą lub reputacją, a zwłaszcza gorliwością dla ich apostolatu, którzy starać się winni zdobyć dla Chrystusa zwolenników komunizmu oraz ludzi zainfekowanych jego błędami. Tutaj jest jeszcze wiele różnych punktów, które nam pokazują, jak Kościół chciał walczyć z komunizmem. Ludzie posiadający stosowne wykształcenie powinni przeprowadzić szczegółową analizę metod psychologicznych wykorzystywanych przez komunistów przy agitacji wśród ludu. Och, bardzo by nam się to dzisiaj również przydało. W każdym regionie po przeanalizowaniu stosowanych tam przez komunistów strategii biskupi powinni wyznaczyć ludzi, których zadaniem będzie wybór metod pozwalających na najskuteczniejsze przeciwstawienie się metodzie psychologicznej komunistów. Widzimy, jak bardzo konkretnie i jak bardzo, z jakim wielkim zapałem, taką wielką gorliwością tutaj Kościół chciał do tego podejść, zanim pewna konkretna frakcja w Kościele nie zdewastowała całego Soboru, nie przewróciła całego porządku obrad, odrzucając wszystkie schematy przygotowawcze.
Utworzona powinna zostać międzynarodowa i złożona z biskupów oraz świeckich ekspertów komisja, która pod kierownictwem Stolicy Apostolskiej mieć będzie za zadanie nadzorowanie i wspieranie wszystkich tych, którzy starają się bronić i wyzwolić ludzkość od błędów ateizmu oraz komunizmu. Głównym obowiązkiem tej międzynarodowej komisji winno być wspieranie i koordynowanie badań, prac, rozporządzeń i praw, które osłabiają komunizm oraz poskramiają jego zuchwałość. Artykuł 2. O reedukacji młodzieży poddawanej indoktrynacji komunistycznej. Tacy młodzi ludzie, powracający obecnie na łono Kościoła, nie mogą być jednak postrzegani jako pod każdym względem ugruntowani w wierze katolicy. Są oni co prawda spragnieni prawdy, całym sercem pragną miłości oraz sprawiedliwości, czują głęboką odrazę do komunizmu, nie odrzucili jednak w całości wszystkiego, czym nasiąkli pod rządami komunistycznymi. To również jest dla nas bardzo, bardzo aktualne. Popierane być winny te grupy katolickiej młodzieży oraz instytuty świeckie, które przepojone duchem miłości bliźniego, wyrzeczenia i kierowane przez roztropnych kapłanów poświęcają czas i środki swym nieszczęśliwym braciom w regionach, do których uciekli młodzi ludzie wychowywani w ustroju komunistycznym, tak aby ci ostatni mogli poznać prawdziwe oblicze Kościoła. Więc jakby widzimy, jak bardzo konkretnie, jak bardzo praktycznie tutaj Kościół do tego podchodził. Też pomoc wobec tych, którzy uciekli spod reżimu komunistycznego. Artykuł 3. O Kościele milczenia. Tak więc katolicy żyjący za żelazną kurtyną i cierpiący srogie prześladowanie powinni być wspierani modlitwami oraz innymi dziełami miłosierdzia przez chrześcijan, którzy mogą cieszyć się wolnością, tak aby ich wiara mogła zostać umocniona, a ich straszliwe cierpienie złagodzone. Rozbudzić należy ostygłą nieco miłość wobec braci żyjących po drugiej stronie żelaznej kurtyny, tak aby pomiędzy tymi, którzy niosą swój krzyż w regionach dotkniętych przez komunizm, a chrześcijańskimi wiernymi, którzy żyją w wolnym świecie, istniała zawsze solidarność oraz jedność dusz, a zwłaszcza, aby łączyły ich duch ofiary i wspólna modlitwa. Jest to bardzo pożądane, aby każdego dnia na całym świecie katolickim o konkretnych godzinach odmawiane były modlitwy w intencji prześladowanego Kościoła, czy to w postaci modlitwy Anioł Pański, symbolu wiary, czy też modlitwy po mszy świętej. Znowu widzimy, jak bardzo konkretnie chcieli tutaj ojcowie soborowi, czy też ci teolodzy, którzy przygotowywali te schematy, aby Kościół wziął się do pracy, aby Kościół na wszystkich poziomach tych praktycznych, na poziomie nauki, na poziomie modlitwy, na tym poziomie nadprzyrodzonym, aby Kościół przystąpił do walki. Kolejny schemat o duszpasterstwie i komunizmie. De cura animarum et communismo. Jest dziś wielu ludzi z rozmaitych narodów, którzy choć nie przyszli na świat w areligijnych rodzinach, a nawet ochrzczeni zostali oraz wychowani w kościele katolickim, ulegają propagandzie komunistycznej, zapisują się do organizacji komunistycznych i głosują na komunistów w wyborach krajowych oraz lokalnych. Wielu z nich nie jest w istocie w głębi serca przekonanych do filozoficznych doktryn komunizmu i wyłącznym powodem, dla którego udzielają oni praktycznego jedynie poparcia sprawie komunizmu, czy też przynajmniej powodem głównym, jest fakt, iż uważają go za skuteczny sposób na zaprowadzenie doskonałej sprawiedliwości społecznej, a w istocie na uzyskanie lepszych zarobków przy mniejszym nakładzie pracy, na równy udział w dystrybucji bogactw i dóbr materialnych oraz na wygodniejsze, łatwiejsze życie. Ci jednak, którzy popierają komunizm jedynie z motywów ekonomicznych, popełniają poważny błąd. Powinni oni uważnie rozważyć fakt, iż komunizm stara się zmienić warunki społeczne w niesprawiedliwy sposób, że oni sami, udzielając mu poparcia, zwiększają jego potencjał do poważnego zakłócenia ładu społecznego, a ponadto, że zdarza się, iż ludzie, którzy popierają komunizm, utrzymując równocześnie, iż odrzucają jego doktryny filozoficzne, stają się ostatecznie całkowicie przesiąknięci zasadami anarchizmu i ateizmu, na których opiera się komunizm. Bardzo ważne też dzisiaj słowa. Popierając komunizm nawet tylko praktycznie, popiera się głęboką niesprawiedliwość. Chociażby tą głęboką niesprawiedliwość, która sprawia, że człowiek nie otrzymuje stosownego wynagrodzenia do swojej pracy. Właśnie komunizm to zakłada, że człowiek, każdy musi otrzymać właśnie taką płacę minimalną, że dążymy do tego, żeby wszystkich równać, ostatecznie równać w dół, że dążymy do tego, żeby ucinać tych, którzy są ludźmi inicjatywy i którzy próbują coś na własną rękę zrobić. Nie, wszyscy mają być takimi pracownikami zatrudnionymi przez państwo lub wielkie korporacje. To już taki mój komentarz do współczesnego komunizmu.
w jasny i zrozumiały sposób wyjaśniona być winna doktryna Kościoła dotycząca godności człowieka, stworzonego na obraz Boży i zdolnego poznać dzięki swemu intelektowi obiektywną prawdę, a także opierając ją na preambula fidei oraz motiva credibilitatis, w rozumny sposób służyć Bogu, przylegając do objawionych praw nadprzyrodzonych. To jest tak piękny tekst, którego tak brakuje nam dzisiaj w Kościele. Obiektywna prawda, w rozumny sposób służyć Bogu. Już później w Soborze Watykańskim II, we właściwych tekstach Soboru tych określeń nie znajdziemy. Już tam nie będzie mowy o obiektywnej prawdzie. Nie będzie mowy o tym, że człowiek swoim rozumem dociera do tych praw nadprzyrodzonych. Już Sobór nie będzie chciał o tym przypominać. Niestety, będzie to szło właśnie wszystko w stronę takich uczuć religijnych i tego, że wszyscy przecież Boga szukamy i no jak szukamy, to przecież też i znajdujemy. Tak to będzie w tą stronę, to będzie niestety szło. W kolejnym punkcie czytamy. Duszpasterze powinni też na wszelkie sposoby wyjaśniać i tłumaczyć nauczanie społeczne Kościoła zawarte w encyklice Leona XIII Rerum Novarum, Piusa XI Quadragesimo Anno oraz Jana XXIII Mater et Magistra, jak również w wielu dokumentach Piusa XII, wykazując, że doktryna społeczna Kościoła zdolna jest przedstawić odpowiedzi na wszystkie pytania i trudności dotyczące konkretnych praw i struktur rządowych, mających związek z kwestiami ekonomicznymi i społecznymi. Znowu, rzecz zupełnie zapomniana, czyli to wycięcie tych elementów, które miały się pokazać, miały się pojawić w uroczystym magisterium Kościoła na Soborze Watykańskim II, to wycięcie nie jest przypadkowe. Tego później po prostu nie ma. Prąd, kierunek zostaje wybrany zupełnie inny. I ten kierunek doprowadzi później do tej powszechnej apostazji, którą dzisiaj widzimy, do upadku całej kultury, można powiedzieć, całej cywilizacji łacińskiej, upadku ducha wiary, nadprzyrodzonego ducha, upadku cywilizacyjnego, powszechnej apostazji w krajach Europy Zachodniej i postępującej już u nas kulturowej, znaczy postępującej apostazji, która skutkuje w tej chwili już tylko takim lekkim kulturowym chrześcijaństwem. Aby doktryna społeczna Kościoła mogła być skutecznie i owocnie wyjaśniana oraz upowszechniana, robotnicy i pracownicy techniczni powinni być nauczani tych rzeczy w sposób dostosowany do ich możliwości pojmowania, dbając równocześnie, aby otrzymywali oni stosowną katechizację. Ponadto gorliwie propagowane powinny być specjalne, obejmujące wybrane zagadnienia filozoficzne i teologiczne, kursy dla świeckich, które już obecnie organizowane są w wielu miejscach. Znowu, ten bardzo praktyczny, konkretny duch. Do każdego trzeba będzie z tym dotrzeć z katolicką nauką społeczną. A nagle po Soborze nic z tego nie zostaje. Tutaj konkretny plan walki z komunizmem. Z komunizmem, który ma zniszczyć całą naszą cywilizację, który w swoim praktycznym, takim politycznym przejawie umrze po to, aby drążyć dalej to ciało Europy, aby płynąć w jej krwi poprzez swoją ideologię przede wszystkim, później szkoła frankfurcka i tak dalej. Prawdziwe doktryny i prawdziwe cele komunizmu, jak również stosowane przez niego sprytne taktyki mające na celu zwodzenie nieostrożnych, powinny być demaskowane poprzez rozpowszechnianie poświęconych im książek oraz innych pism, przy wykorzystywaniu środków przekazu, a także poświęconych im kongresów i konferencji, jak najszerzej zwłaszcza wśród młodzieży, robotników, rolników i pracowników technicznych. Rozpowszechniane być winny broszury i ulotki przedstawiające komunizm w świetle prawa naturalnego oraz zasad doktryny katolickiej. Znowu odwołanie do prawa naturalnego, też rzecz, która już po Soborze nie będzie możliwa, nie będzie popularna przynajmniej. Widzimy szeroko zakrojona akcja mająca na celu walkę z komunizmem jako z wielkim zagrożeniem dla zbawienia dusz. Z komunizmem na poziomie politycznym i na poziomie ideologicznym. Usilnie zaleca się, aby w oparciu o dekret II Soboru Watykańskiego napisane zostały jak najpilniej i możliwie najszerzej rozpowszechnione następujące książki. Kompendium doktryny chrześcijańskiej zawierające wyjaśnienie tych praw należących do porządku zarówno naturalnego, jak i nadprzyrodzonego, które są obecnie w szczególny sposób atakowane. Tak bardzo byśmy tego potrzebowali. Właśnie tak bardzo duszpastersko Sobór powinien był to zrobić, potępić te błędy, które były szczególnie aktualne, błędy komunizmu i
umocnić, pokazać, naświetlić te prawdy, które były atakowane. A nic z tego się nie zadziało, wręcz przeciwnie. W mszy świętej wycięto wszystko to, co było atakowane przez herezję modernizmu, która wciąż jeszcze była żywa. Ten nadprzyrodzony duch zostaje usunięty. Ta myśl ofiarna zostaje usunięta. Dzieje się dokładnie rzecz odwrotna. Ordynariusze powinni zatroszczyć się, aby nauki przyrodnicze i sztuki wyzwolone kultywowane były przez grono posiadających stosowne przymioty moralne i uzdolnionych duchownych oraz zakonników, tak aby mogli oni zdobywać tytuły naukowe, dzięki którym będą mogli być nauczycielami lub też kapelanami studentów szkół wyższych i uniwersytetów, gdzie wiara i moralność wielu młodych ludzi zagrożone są wskutek nauczania przez licznych wykładowców materializmu dialektycznego lub ateizmu. To również bardzo konkretna, praktyczna myśl, tak bardzo potrzebna, a we wszystkich tych punktach Kościół po soborze zkapituluje. Uważam, że te schematy są przejawami prawdziwej duszpasterskiej troski Kościoła. One pokazują, że Kościół dostrzegł realne zagrożenie dla dusz i pokazał bardzo konkretne, praktyczne środki, jak z tym zagrożeniem walczyć. To jest prawdziwie duszpasterskie podejście i śmiem twierdzić, że gdyby tego rodzaju dekrety były później faktycznie dekretami soborowymi, gdyby one stały się magisterium Kościoła, to dzisiaj świat wyglądałby inaczej, cały świat wyglądałby inaczej. Kościół nie rozpadałby się, nie trzeszczałby w posadach na Zachodzie, nie mielibyśmy teraz tej powszechnej apostazji. Dużo większa część społeczeństw Zachodu zachowałaby wiarę i zupełnie inaczej potoczyłyby się również i nasze losy. Być może bardziej przypominalibyśmy właśnie tych naszych przodków i tych z czasów baroku, tych wolnych i silnych ludzi i tych jeszcze z czasów II wojny światowej, tych, którzy mieli odwagę naprawdę walczyć do samego końca, jak chociażby rotmistrz Pilecki. Natomiast to, co się wydarzyło na Soborze, czyli cała ta bardzo szeroko zakrojona akcja, rozpoczęta odrzuceniem wszystkich tych dokumentów, które były przygotowane w czasie prac przygotowawczych i wprowadzenie go na zupełnie nowe tory. Nie potępiamy niczego. Otwieramy się na ten świat. Ten świat, który właśnie na wschodzie jest komunistyczny, a na zachodzie to jest ten świat, który za chwilę będzie miał rewolucję seksualną, a więc świat, który również jest rewolucyjny, choć na troszeczkę inny sposób. I ten Kościół otwieramy się szeroko. Za chwilę wprowadzi rytm mszy świętej, który nie wyraża podstawowych prawd naszej wiary, nie wyraża w sposób wystarczający odpowiednio naszej relacji wobec Pana Boga, tego, że przychodzimy, aby Bogu cześć oddać. Zostanie wprowadzony rytm, który zatraci swój charakter ofiarny. Zostaje w kwestiach teologicznych, zostają zapomniane podstawowe prawdy, najważniejsze zagrożenia, nie zostają nazwane błędy, nie zostają potępione. Naiwnie ten Kościół wyciągnie swoje ramiona, aby ten świat przytulić i ten rewolucyjny duch wejdzie do Kościoła i sprawi, że Kościół będzie bezsilny, po prostu. To, co dzisiaj obserwujemy, ta niemoc Kościoła w zarówno poradzeniu sobie z własnymi problemami, tak z upadkiem moralnym, jak i niemoc Kościoła w pracy wychowawczej, czy w ogóle w nauczaniu wiary, tak? To nie przypadek przecież, że na Zachodzie mamy w tej chwili praktycznie absolutną apostazję na Zachodzie Europy. Po prostu Kościół nie był w stanie przekazywać wiary. Mówił mrzonki właśnie o tam powszechnym braterstwie. Mówił to samo, co mówił świat. A po co światu Kościół, który mówi to samo, co on mówi? Kościół musi przekazywać naukę Pana Jezusa. Musi wskazywać, że tu chodzi o Pana Boga. O to, aby przede wszystkim Jego adorować, aby do Boga dążyć. Musi przekazywać te podstawowe prawdy. To, że jesteśmy powołani do nieba i to jest rzecz nadprzyrodzona, wymagająca wszczepienia w Chrystusa i że tylko Chrystus jest drogą, prawdą i życiem, a nie jest tą drogą, prawdą i życiem ani Mahomet, ani Luter, ani nikt inny. Kościół potrzebuje po prostu prawdziwej swojej nauki, prawdziwej swojej wiary. Wyrazem takiej prawdziwej wiary i wyrazem prawdziwej troski duszpasterskiej były właśnie te dekrety przygotowawcze do II Soboru Watykańskiego II, które można przeczytać chociażby właśnie tutaj w tym numerze naszego czasopisma. Jest tutaj wiele innych wartościowych tekstów. Bardzo polecam się zapoznać z tym numerem. Oczywiście podam link do wydawnictwa do naszej księgarni Tedeum, gdzie można zakupić tenże numer. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.